Marianne, spotkanie z Tauronem MKS Dąbrowa Górnicza. To było ważne spotkanie, bo zwycięzca tego meczu awansował kilka pozycji w tabeli. Jesteśmy kilka dni po tym spotkaniu. Czy wiadomo już, czemu przegraliśmy? Znaczy, zacznę od tego, że mam nadzieję, że tym meczem też zmienimy pozycję w tabeli, tak jak to wspomniałeś, zrobił Tauron. Dlaczego? Dlaczego przegrałyśmy? Pytałeś? No praktycznie na każdej z pozycji, w każdym elemencie, każdy element zaważył o tym, że ten mecz skończył się takim wynikiem, a nie innym. Nie mogę tu wyszczególnić ani nic dobrego, ani nic złego. Owszem, tak, wszystko było. No nie było tak jak żeśmy sobie to zaplanowały. I tak jak mówię, teraz jedziemy do Łodzi, zapominamy o meczu z Tauronem i mam nadzieję, że po prostu ten mecz wygramy, bo nie ukrywam, że będzie to bardzo ciężki mecz, bardzo ciężki przeciwnik i teren też bardzo, bardzo trudny. I mam nadzieję, że przełamiemy tą złą pasę, bo nie ma co ukrywać, jest ciężko i idziemy tam powalczyć i wygrać. Te spotkania, przynajmniej w ciągu ostatnich kilku lat, spotkania z Budowlanymi Łódź są ciężkie. Teraz myślę, że będzie jeszcze trudniej, bo Budowlane to lider Orlen Ligi, bardzo silny zespół. Czy tak samo będzie teraz w tym jutrzejszym spotkaniu? Rzeczywiście, te mecze są tam bardzo ciężkie, ale tam, z tego co pamiętam, gra się fajnie. Gra się dobrze i te mecze, chyba ostatni zakończył się oczywiście 3-2, bo tam chyba gramy tylko i wyłącznie 5 setów, czasami na naszą korzyść, czasami nie. Mam nadzieję, że teraz będzie równie fajny pojedynek, bo jest to mecz w telewizji. Mam nadzieję, że nasi kibice będą w końcu z nas zadowoleni i że my w końcu uwierzymy w siebie i tak jak mówię, tą złą pasę przerwiemy. Mówisz, że mecz w telewizji. Kibice pewnie będą w Łodzi, ale będą też obserwować właśnie ten wasz mecz w telewizji. Na co mogą zwrócić szczególnie uwagę? Jakie są najsilniejsze elementy, najsilniejsze strony drużyny z Łodzi? Dobre pytanie. Powiem tak, jest to zespół bardzo silny. Nie można wyszczególnić żadnej zawodniczki, która jest jakimś słabym elementem w tym zespole. Zarówno środkowe, przyjmujące, rozegranie itd., itd. Prezentują się naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ale to nie znaczy, że jedziemy tam po prostu postać na boisku i rozegrać mecz, odbębnić. Tak jak mówię, jedziemy tam powalczyć. Przypomnę, że rzeczywiście mamy teraz trudną sytuację, ale co sezon, zdarzają się takie momenty. Przypomnę chociażby w tamtym sezonie, gdzie przegrałyśmy z pierwszoligowcem. Potem wystarczył jeden mecz z bardzo trudnym przeciwnikiem, z Policami i potem już poszło. Ja liczę właśnie na ten jeden mecz, który pozwoli nam, że uwierzymy w siebie, dostaniemy skrzydeł i zaczniemy grać tak, jak tego sobie życzą kibice, a przede wszystkim my. Tak, jak potraficie. Dziękuję bardzo. Dokładnie, dziękuję ślicznie.